Witaj, wróciłam. O, witaj, Nino. Zakleiłam dziurę w dętce. Nawet mi do głowy nie przyszło, że... Słucham? Co to miało znaczyć? Nie wyglądasz na kogoś, kto umiałby to zrobić. Tak, dzięki. Jestem mechanikiem motocyklowym. I co z tego? I tak nie wyglądasz na taką, co umie naprawić rower. Potraktuję to jak komplement. Dowiodłam już swoich umiejętności. Mogę naprawić również aparat. Byłoby fajnie. Proszę, oto on. Do zobaczenia. Ale obiecaj, że wrócisz, dobrze? Oczywiście, nie martw się. Aparat cyfrowy chyba nie działa prawidłowo. Nie mam pojęcia, jak to naprawić. Wciąż mam nadzieję, że uda mi się odzyskać z niego kilka ważnych zdjęć. Aparat cyfrowy chyba... Miska jest pełna wody. To jest e-mail, który Oleg napisał do taty. Witaj, odpuść, przysiąg, ale te skontakt... Pierwszy i ostatni na sam... A to co? Stary magnetofon... Klucz, uchwyt. Jeżeli przesolę pizzę, z pewnością nie będzie smaczniejsza. Oprócz ryb, znajduje się w nim kluczyk. Chyba nikt na nim nie spał. To musiało odpaść od jednego ze świateł na budowie.
Położyłam jedno szkło na drugim. Mają teraz zielony połysk. Można go od razu wyrzucić na śmietnik. Słuchawek też brakuje. W środku są baterie. Może ciągle jeszcze działają. Walkmana jednak zostawię. Nie mam zamiaru nosić żadnych niepotrzebnych rupieci. Dwie baterie AA. No i udało się, w końcu działa. Tylko baterie się wyładowały. Jestem ciekawa, co jest na zdjęciach. To wszystko zdjęcia Lisy. Ale tutaj dwie małe postacie ubrane na czarno. Szkoda, że nie widać ich twarzy. Eddie mógł mieć rację. Może powinnam z nim jeszcze raz porozmawiać. Proszę, naprawiłam twój aparat. Naprawdę? Ekstra! Naprawdę ci się udało! Jesteś fajna, dzięki! Nie ma sprawy. Dam ci za to mój szczęśliwy amulet. To niewielki magnes w kształcie chomika. Wieszamy go na kuchence mikrofalowej w domu. Ale chcę ci go dać. O, dziękuję. A teraz już chodźmy. Twoi rodzice na pewno się niepokoją. Niestety, dobrze znam podobne uczucie. Magnes w kształcie chomika. Chyba już widziałam coś podobnego. Wyciągnę klucz za pomocą magnesu. Mam! Książka adresowa mojego ojca. To powinno mi pomóc. I mała notka dołączona do tasiemki. Na notatce znajduje się numer LA60AK19AL. Pod spodem jest opis diademu, który pewnie skradziono jakiejś orientalnej księżniczce 200 lat temu. Początkowo umieszczono w koronie trzy największe kamienie. Po lewej szmaragd, po prawej rubin, a w środku ametyst. Mój ojciec napisał coś na odwrocie. Diadem oświeci prawdziwą księżniczkę i pokaże, że pieniądze nie są największym skarbem. Muzeum jest zamknięte. Mój motocykl. Zobaczmy, czy jest tu Olek, ten, który napisał e-maila do taty. O, jest! Olek Kamburski. I nawet mieszka tu niedaleko. Chyba powinna mu złożyć małą wizytę.